Cześć, siemano, z tej strony Raulen i zapraszam was bardzo serdecznie na podsumowanie pierwszego dnia Gamescomu odnośnie Farming Simulatora 17. Prawdę mówiąc, wiele nie odkryliśmy jak do tej pory. To znaczy, twórcy nie chwalą się jakoś specjalnie nowymi rzeczami. Jest natomiast ogromna masa materiałów z gry. Jednak to są materiały takie, no, czasem średniej jakości, bo jednak są to materiały nagrywane jakimiś tam aparatami i tak dalej, ponieważ to są robione po prostu rzeczy, screeny, zdjęcia, wideo z monitora, nie bezpośrednio z gry, więc materiały, które widzicie, nie zawsze są najlepszej jakości. Jednakże, co tutaj udało się zauważyć na tym, co po prostu już wyciekło do sieci? Zacznijmy od jednej i najważniejszej moim zdaniem rzeczy. Interiory. Nie wiem, czy mówię dobrze. W każdym razie chodzi mi o wnętrza maszyn. W PTS-ie to się mówiło na to interiory. Myślę, że tutaj też. W każdym razie wnętrza maszyn to jest coś niesamowitego. Coś genialnego. To, co oni zrobili, co graficy Giantsa zrobili w tych modelach, to jest po prostu... Ciężko mi to pojąć, że tego typu produkcja jest w stanie tak genialnie odwzorować wnętrza takich pojazdów. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było, powiedzmy, jakaś tam ścigałka i tak dalej. Jednak to gry farmerskie do tej pory wiadomo, jak były traktowane. A i sam Giants, dając kwadratowe kierownice, nie popisywał się tutaj swoimi umiejętnościami wykonywania interiorów, bo z zewnątrz to wyglądało zawsze dosyć przyzwoicie. I tutaj naprawdę się postarali. To, co oni zrobili w środku tych maszyn, coś genialnego. Z zewnątrz też naprawdę fajnie wyglądają. Widać zmianę w stosunku do 15 i zmiana jest to na plus zdecydowanie. Maszyny mi się niesamowicie podobają. Dalej. Zobaczyliśmy automat do dojenia, jeśli tak to się mówi. Dojarkę? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie chodzi o to coś do dojenia firmy Lely, o czym było słychać już dosyć dawno temu. Jednakże podobno jest zła skala. Ja tutaj się nie wypowiadam. Nie widziałem, jak to na żywo wygląda, ale podobno tutaj coś ze skalą jest skopane. Dalej. Całkiem nowy interfejs, sporo szczegółowych informacji o maszynach i finansach gospodarstwa. No tutaj jest troszkę przebudowane, ciemna kolorystyka z tym jasnym zielonym fajnie też graficznie się prezentuje. Parę informacji można zobaczyć, chociaż te zdjęcia nie są takiej super jakości, żeby można było wyciągnąć nie wiadomo co, więc jakąś tam analizę tego bawił się nie będę. Jednakże, jak tak po prostu popatrzeć na to, to jest... Jest sporo tego i myślę, że może być to przydatne przy kontroli gospodarstwa. Kwestia tego tylko, jak bardzo rozwinięta będzie ekonomia w grze, bo jeśli to będzie kulało jak do tej pory, no to tutaj z tych informacji wielkiego pożytku nie będziemy mieli. Teraz tak, następne co to rozładowywanie, wysypywanie różnych materiałów, minerałów, gdzie się chce tutaj, czyli sporze jakiś obornik czy coś takiego, możemy wywalić gdzie chcemy na pryzmę i po prostu potem to zbierać skąd chcemy i po prostu na co chcemy. Także tutaj dosyć spore usprawnienie myślę, aczkolwiek nic nowego, mod już znany, na pewno z FSA 13. Nie wiem, czy był w 11, tego nie pamiętam akurat. I ręczne zabezpieczenie balotów na przyczepie, czyli podchodzimy i tam pojawia nam się odpowiedni komunikat i myszką sobie tam majstrujemy i można te baloty zabezpieczyć, żeby one sobie tam nam nie spadły. Oraz taki easter egg, można powiedzieć, gra w kosza. No cóż, koszykówka w Ameryce jest dosyć popularna, a główną mapą będzie właśnie kraina Goldcrest Valley, czyli taka Ameryka, stan Waszyngton. W związku z tym myślę, że fajna sprawa, aczkolwiek czy potrzebna, pojęcia nie mam, nie wiem, czy ktokolwiek będzie w to grał i czy w ogóle to będzie działać na multi, bo jak z synchronizacją multi farmingu wygląda, każdy wie. Graficznie gra nie zachwyca w tej chwili,
jak dla mnie FS 15,5 poza maszynami, bo to jest po prostu mistrzostwo, co oni zrobili. Dodatkowo pracownicy podobno są trochę mądrzejsi, ale nie za dużo mądrzejsi, aby to powiedzieć, bo nie potrafią na przykład ogarnąć przycza podobno. Więc tutaj mamy jakiś tam postęp, ale niewielki. Dodatkowo jeszcze nie wspominałem, nie zapisałem sobie tego, ale gdzieś tam powinniście widzieć fajną rzecz związaną z customizacją swojego tam bohatera. Poza tym, że mamy możliwość wyboru gościa lub gościowy, no to też mamy wybór koloru koszuli. Wow, personalizacja, level, expert, jednakże zawsze jakieś tam miłe urozmaicenie. I tym razem będziemy mieli to bardziej wizualnie zrobione, pokazane od razu na modelach. Przepraszam. Pokazane od razu na modelach. Nie tak jak było w 15, że jakby to było tak na sucho w cudzysłowie. Teraz tak. Czy coś mi jeszcze umknęło, czy nie? Chyba nie, chyba nic mi nie umknęło. Nie daję wam tutaj wideo, które były publikowane. Macie tylko z jakieś tam fotki. Myślę, że to wystarczy. Podejrzewam, że w dniu dzisiejszym znów będzie masa materiału, więc wam to oczywiście jutro z rana przekażę. Z rana lub południe, zależy, czy z Pure Farminga też coś będzie między... W ogóle zapraszam na materiał podsumowujący dzień pierwszy na Gamescomie dla Pure Farminga, który pojawił się już o 8, także Pure Farming będzie o 8, Farming o 12, jeśli nic się nie poprzesuwa. I będę starał się w miarę wam przedstawiać te wszystkie informacje, a co do mojej opinii, na którą oczywiście wszyscy moi fani zawzięcie czekają, żeby móc mnie zhejtować, pokuszę się na koniec targów. Myślę, że to będzie w porządku. Opcja na razie czekam, nie oceniam, tylko najwyżej się czymś tam pozachwycam, jak na przykład tymi maszynami. Dobra, to było na tyle. Krótko, zwięźle i na temat. Dzięki za uwagę. Ja się z wami żegnam. Cześć.